Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Dzisiaj znowu podejmiemy temat kolaborantów Hitlera, kolaborantów nazistowskich i przyjrzymy się chyba no, jednemu z bardziej znanych, znanemu właśnie Walończykowi czy Belgowi, bo niektórzy różnie by to powiedzieli i nawet definicje encyklopedyczne się różnią, ale o tym już powie mój Państwa gość, którym jest profesor Adam Wielomski. Witam serdecznie. Że jeszcze nie mają nas dosyć. No właśnie, a widzę, że wyświetlalność zarówno na moim kanale, jak i na kanale profesor Adam Wielomski naukowo o polityce jest nie najgorsza, więc chyba jeszcze nie mają nas dosyć na to, by wychodziło. Jeszcze nie, tak. Chyba jeszcze nie. Zachęcam oczywiście tradycyjnie do zostawiania łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wspierania naszego kanału finansowo, dane w opisie. A teraz, no właśnie, Léon Degrelle. Bardzo, myślę, znana postać, no szeroko znana w wąskich kręgach, zwłaszcza w Polsce, ale nie tylko. Natomiast zanim cokolwiek powiemy o jego wojennym funkcjonowaniu, no to trzeba zajrzeć do działalności przedwojennej, bo myślę, że to jest dużo ciekawsza, no i nie tak chyba jednoznaczna do ocenienia jak działalność wojenna. No tak, zdecydowanie. Ja w ogóle uważam, że jako myśliciel to tak naprawdę Degrelle przedwojenny znacznie ciekawszy, ten jego powiedzmy krótki okres przedwojenny. No bo potem to tak stał się takim, bym powiedział, apologetą Hitlera i III Rzeszy, a przed wojną rozwijał jakoś, bym powiedział, własną myśl. Ale myślę, że trzeba w ogóle zacząć od pytania, które postawiłeś na samym początku, czy jest to nacjonalista belgijski, czy nacjonalista waloński, dlatego że to wcale nie jest proste pytanie. W czym rzecz? A mianowicie problem cały polega na tym, że Degrelle tak naprawdę Belgiem był tylko pod względem obywatelstwa, dlatego że jego ojciec pochodził z Francji, był Francuzem, który na początku XX wieku wyemigrował z Francji do Belgii z powodu antyklerykalnej polityki rządu Komba w Francji, tam zamykania kościołów, zakończonej ostatecznie rozdziałem kościoła od państwa. Tam mieliśmy do czynienia z licznymi, bym powiedział, nawet bitwami z policją w obronie zamykanych kościołów z udziałem wiernych. I on się przeniósł do Francji, ożenił się z Luksemburżanką, tak chyba by należało na język polski to przełożyć, i przyjął obywatelstwo belgijskie. Także można powiedzieć, że Léon Degrelle, no Belgiem był tak trochę no z przypadku, aczkolwiek urodził się już w Belgii, prawda, w roku 1906 w Bion w Belgii, tam gdzie, prawda, słynny Gottfried z Bion też się urodził i skąd wymaszerował na słynną krucjatę, dlatego tak spojrzałem na obraz za tobą, że nie ten zamek z tyłu za tobą, powinien być zamek w Bion oczywiście, ale problem polega na tym, że z jednej strony sam Degrelle tak naprawdę był kulturowo tylko i wyłącznie Francuzem, czy Walonem, tak można to powiedzieć. Jego problemem było również to, i to problemem całkowicie poważnym, politycznym, fakt, że nie znał języka flamandzkiego, czyli jakbyśmy powiedzieli holenderskiego. Także tak naprawdę był rzeczywiście Francuzem mającym obywatelstwo belgijskie. Tak, myślę, że można tak powiedzieć, że nie będzie w tym nieprawdy. I teraz jego stosunek jakby do tego, czy nacjonalizm właśnie waloński czy belgijski, nie jest taki, bym powiedział, prosty i oczywisty. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony odwołuje się wyłącznie do Walonów, czyli ludności francuskojęzycznej. Nie spotyka się w ogóle z wyborcami flamandzkojęzycznymi. Zresztą głupio mu się z nimi spotkać, jak nie jest w stanie do nich nic powiedzieć poza dzień dobry i do widzenia w ich rodzimym języku. W te dwie społeczności, jak wiadomo, są mocno skłócone i były w Belgii.
Równocześnie opowiada się za zachowaniem jedności państwa i, to jest element mało znany, jest zagorzałym belgijskim monarchistą i popiera miejscową dynastię, sprzeciwiając się zdecydowanie podziałowi państwa na część belgijską i stworzenie czy to oddzielnego państwa walońskiego, czy też przyłączenia go do Francji, jak i w temu, żeby część flamandzką przyłączyć do Holandii. Ale równocześnie, tutaj uwaga, jest zwolennikiem autonomii czy federalizacji państwa pomiędzy właśnie część walońską i flamandzką. Także będąc zwolennikiem zachowania państwa belgijskiego, równocześnie jest, nazwijmy to w ten sposób, walońskim autonomistą. Dlatego pytanie, czy jest przede wszystkim nacjonalistą walońskim czy belgijskim, jest pytaniem dosyć trudnym i skomplikowanym i można by się na ten temat bardzo, ale to bardzo spierać. Nie ma na to moim zdaniem bardzo takiej prostej odpowiedzi. Jak wiadomo, w swoim okresie próbował w pewnym momencie współpracować z nacjonalistami flamandzkimi, z ruchem Koka, tam ruchem flamandzkim. Nic z tego nie wyszło. To zresztą był powód, dla którego Rex nie był w stanie wejść jakby w tą północną część kraju swoją, dlatego że prasa reksistowska cała była w języku francuskim, wszyscy działacze byli francuskojęzyczni. Jakby były dwa ruchy nacjonalistyczne oddzielne, czyli flamandzki i waloński. Stąd pytanie, czy jest nacjonalistą belgijskim czy walońskim, naprawdę nie jest takie proste do odpowiedzi. Ja myślę, że on sam tego nie umiał określić. Co więcej, zwrócono też uwagę w literaturze, że popierając taki model państwa w sumie federalnego, równocześnie de Grel unikał tematu najbardziej kontrowersyjnego we wszystkich projektach federalizacji Belgii, a mianowicie statusu Brukseli. Dlaczego Bruksela stanowi problem? Dlatego, że Bruksela była i jest, każdy kto był w Brukseli mógł to zobaczyć, jest miastem całkowicie francuskojęzycznym. Równocześnie sama Bruksela stanowi taką wyspę pomiędzy Flamandami i dlatego też federalizacja państwa stanowi problem natury wyznaczenia granic tych podmiotów federalnych, bo albo Bruksela musiałaby znaleźć się w części flamandzkiej jako wyspa, czyli jakby, no można powiedzieć, walonowie poczuliby się tym dotknięci, albo też należałoby zrobić taki no korytarz pomiędzy Brukselą a częścią walońską, oczywiście kosztem zwartej ludności flamandzkiej. Sam de Grel na to pytanie nigdy nam nie odpowiedział. W literaturze wyczytałem, że uchylał się konsekwentnie od odpowiedzi na to pytanie, popierając właśnie taki program federalny. No, czyli praktycznie w pewnej mierze program, który teraz został zrealizowany, można powiedzieć, w pewnej mierze, chociaż Bruksela już jest teraz miastem bardziej arabskojęzycznym niż francuskojęzycznym. No tak, ja pamiętam zresztą swoją pierwszą w życiu wizytę w Brukseli, wysiadłem z samochodu, a koło mnie zaparkowaliśmy, a tu patrzę, a tu jakiś facet we krwi leży na ulicy. Także tak wygląda Bruksela dzisiaj. W każdym razie, to wtedy był problem, a może zacznijmy w takiej sytuacji, skąd się ten problem wziął, bo to warto zwrócić na to uwagę. To jest skutek pamiętnej rewolucji 1830 roku. Tej samej, którą nie chcieli tłumić polscy podchorowie, prawda, i z tego powodu wywołali powstanie listopadowe, kiedy to ludność katolicka ówczesnych Niderlandów wywołała rewolucję przeciwko protestanckiej dynastii holenderskiej, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, i stworzyła państwo o naturze wyznaniowej, katolickie, złożone po części z Walonów, po części z Flamandów, jednych i drugich katolików. I państwo to istniało sobie zgodnie, dopóty tożsamość katolicka była najważniejsza. Pod koniec XIX wieku, jak rozpoczęły się procesy laicyzacji i równocześnie procesy powstawania tożsamości walońskiej i tożsamości flamandzkiej, główne spoiwo państwa zaczęło pękać i w to miejsce pojawiły się nacjonalizmy, czyli właśnie ten flamandzki i waloński z drugiej strony. No i można powiedzieć, że de Grel tak naprawdę kulturowo, cywilizacyjnie jest zwolennikiem tego
tego nacjonalizmu walońskiego, ale równocześnie nie jest zwolennikiem rozpadu państwa. Nie jest tego zwolennikiem rozpadu państwa, dlatego że ma świadomość, że po pierwsze sama Walonia byłaby bardzo malutka i słabym państewkiem by była. Po drugie dlatego, że prawdopodobnie wtedy by została przyłączona do Francji. Ludność walońska, będąc francuskojęzyczną, frankofońską i kulturowo też nie była w żaden sposób związana jakby politycznie z Francją. I ciekawe jest również to, że Léon de Grelle również nie uważał się nigdy za Francuza i nawet właśnie uważał, że Francja traktuje Belgię czy Walonię jako takie no, takie, przepraszam za wyrażenie, zadupie francuskojęzyczne, które powinno być francuską prowincją bez jakby no akceptacji specjalnego statusu ze względu na bogatą historię, kulturę, prawda, i tak dalej. Uważał, że Francuzi traktują to tak jak jakieś takie kresy, jak Prowansja, można powiedzieć, Belgię. Także dlatego to pytanie dotyczące jakby tożsamości de Grelle'a nie jest pytaniem prostym, aczkolwiek ja myślę, że ono ma olbrzymie znaczenie dla jego późniejszej praktyki politycznej, dlatego że wtedy, kiedy będzie już no, w okresie III Rzeszy kolaborował z Hitlerem i opowiadał jakieś historie o narodzie europejskim, który zbuduje Adolf Hitler i tak dalej, no to jakby ta jego tożsamość bardziej regionalna niż narodowa, no z takim imperium europejskim dosyć dobrze może współgrać. No to teraz przejdźmy do tego, kiedy de Grelle się pojawia na scenie. Rok w zasadzie chyba 1930 to jest moment, kiedy się pojawia, kiedy ukazuje się jego reportaż z Meksyku i staje na czele Christus Rex, ale na początku wydawnictwa przecież, a nie partii. Tak, dlatego że w ogóle Rex to jest nazwa wydawnictwa katolickiego, związane z frankofońskimi katolikami, HDK-ami konkretnie, z chrześcijańską demokracją, której potem on tak bardzo nie lubi. I de Grelle początkowo, można powiedzieć, działa tak trochę jako młodzieżowa sekcja chadecka. W ramach tej sekcji młodzieżowej właśnie jedzie do Meksyku, gdzie robi taki no, duży reportaż wydany w formie broszury na temat ruchu Cristeros w Meksyku. No wtedy pamiętamy, tam się działa wojna domowa w Meksyku, którą pomiędzy katolickimi chłopami, głównie indyjskiego pochodzenia, a liberalno-lewicowo-wolnomularskim rządem. I jakby ten reportaż daje mu, prawda, dość dużą sławę. Szybko się okazuje, że ma bardzo sprawne pióro, jest również dobrym organizatorem i propagatorem i staje właśnie na czele tego wydawnictwa Rex, które i wydaje tam masę różnego rodzaju czasopism i broszur. Te broszury, czasopisma, one się tak ukazują w nakładzie 10 do 40 tysięcy egzemplarzy. To jak na standardy belgijskie małego w końcu państwa, w którym ludność francuskojęzyczna jeszcze stanowi tylko połowę ludności, naprawdę były niezłe wyniki. Przy czym, czego ja nie jestem w stanie zrozumieć, przy tych dobrych wynikach równocześnie wydawnictwo miało tak zwany deficyt budżetowy. Przepraszam, nie będę się wdawał w szczegóły, bo się nie orientuję, jak to jest możliwe, że jedno z najbardziej, bym powiedział, wydawnictw sprzedających masę książek jest do tyłu. W każdym razie, ci chadecy, którzy to wydawnictwo prowadzili, w pewnym momencie zdecydowali się je odsprzedać. No i sam de Grelle się jakby zgłosił, wyłożył tam, nie wiem, swoje pieniądze, pewnie raczej nie swoje, ale gdzieś tam zebrane, no bo on tam nie pochodził z jakiejś bogatej rodziny, zresztą miał 7 rodzeństwa. W każdym razie de Grelle odkupuje to wydawnictwo. No i wtedy się rozpoczynają, bym powiedział, pierwsze spory z HDK-ami. Po wykupieniu tego czasopisma, dlatego że chadecy sprzedali wydawnictwo de Grelle'owi, po czym próbują de Grelle'a pouczać, co w tym czasopiśmie powinno być wydawane i jaką linię programowo-ideową powinny przyjmować wydawane przez Rex czasopisma, w tym również samo to właśnie Rex.
To powoduje jakby pierwszy konflikt, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że chadecy belgijscy, można powiedzieć, reprezentują taki najbardziej obrzydliwy typ chadecji, jaki chodził po świecie. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że w tym okresie międzywojennym w Europie istniały jakby dwa typy chadecji. To znaczy istniała chadecja w takim znaczeniu, jak na przykład za chadeka uważali się Austriacy od Dollfussa. I za chadeka uważał się również Oliveira Salazar w Portugalii. Ale była również druga chadecja, taka właśnie lewicowa, pełna kompromisowości i tak dalej. Znaczy, no bym powiedział tutaj takim no, nurtem czołowym tej chadecji kompromisowej, bardzo mocno związany zresztą z interesami różnymi finansowymi i politycznymi kościoła, byli chadecy belgijscy, którzy bym powiedział stanęli na początku takiego procesu, że najpierw się jest demokratą, a potem katolikiem. Znamy zresztą ten proces, prawda, ze współczesnej Europy. I tam doszło jakby no, do pierwszych konfliktów, które spowodowały jakby rozejście się de Grela zarówno z partią chadecką, jak i stopniowe rozchodzenie się z, nazwijmy to w ten sposób, biskupami, prawda, i z hierarchami kościoła, dlatego że ci hierarchowie przede wszystkim mówili demokracja, liberalizm, tolerancja i tak dalej, podczas kiedy de Grel reprezentował, bym powiedział, katolicyzm innego zupełnie typu, to znaczy katolicyzm wojujący, radykalny, opowiadający się za państwem katolickim, opowiadający się za monarchią katolicką, dokładnie rzecz biorąc, państwem korporacyjnym, to znaczy tam był taki preferowany przez degrelistów, nazwijmy to w ten sposób, model, ja bym to powiedział, podwójnego parlamentu. To znaczy parlament miał zamiast jednej instytucji, to powinny być dwa parlamenty, czy też dwuizbowy parlament, to tak nie zostało sprecyzowane, a mianowicie powinna być izba ekonomiczno-społeczna oraz izba polityczna. Ekonomiczno-społeczna miała być to izba korporacyjna, w której głosować na, delegować przedstawicieli do tej izby miały korporacje zawodowe, czyli związki pracodawców i pracobiorców. I izba korporacyjna miała się zajmować całym ustawodawstwem ekonomicznym, socjalnym, podatkowym i tak dalej. Polityką społeczną, no wiem o co chodzi, podczas kiedy izba polityczna złożona z partii politycznych miała zajmować się problemami stricte politycznymi, czyli przede wszystkim konstytucją, polityką zagraniczną, obronnością i tego typu rzeczami. Także tutaj jakby taki jest plan. Do tego dołącza się szybko cała krytyka de Grelowska, oligarchizacji życia politycznego przez partie polityczne, z niejasnych związków pomiędzy liderami partii politycznych a bankowością i bankierami, sferami bankowymi. De Grel zaczął szybko krytykować elity polityczne, no jakby za bezideowość, uwikłanie w różne niejasne związki finansowe i tak dalej. To zresztą spowodowało radykalizację jego sporu z kościołem, dlatego że wielu tych polityków przez niego krytykowanych to byli politycy chadeccy. I to spowodowało, że ostatecznie no, doszło do kilku incydentów z kościołem, związanych przede wszystkim z faktem, że ten ruch, bym powiedział, taki radykalnego katolicyzmu w znacznej mierze popierany był szczególnie przez niższe duchowieństwo. Zwyczaj w reksie był taki, że w czasopismach reksistowskich księża bardzo chętnie pisywali artykuły. De Grel dbało to, żeby w każdym numerze się pojawiło, czasopisma pojawiał się zawsze jakiś artykuł, wywiad z księdzem czy coś innego. Również na wszystkich mityngach reksu zawsze zaczynało się od paternoster, prawda, prowadzony przez jakiegoś duchownego. Zresztą często również duchowni się wypowiadali gdzieś tam mniej
mniej czy bardziej politycznie na tych mitingach. No i to spowodowało konflikt z hierarchią kościelną, tą wyższą, która, no, której interesy gdzieś wiązały się, nazwijmy to, z liberalną demokracją i partią chadecką, czyli obrona status quo przez episkopat. No i to spowodowało w końcu ostatecznie tam w latach 30. nawet taką odezwę episkopatu, bo episkopat w ogóle próbował nakłonić Watykan, Rzym do potępienia ruchu reksistowskiego. Rzym się na to nie zdecydował, bo ten de Grel był za mało znaczącą postacią, żeby Rzym się aż tak wypowiadał. Ale w każdym razie episkopat w połowie lat 30. odciął się całkowicie od de Grela, skrytykował go, prawda, że nie wyraża stanowiska katolickiego. Aczkolwiek też trzeba przyznać, że de Grel przez dłuższy czas był lojalny w stosunku do hierarchów kościelnych, również do Rzymu. Warto zwrócić uwagę na to, że tak jak cała ówczesna nacjonalistyczna młodzież frankofońska i nie tylko, wychował się na pismach Charlesa Maurrasa, kiedy w 1926 roku pisma Maurrasa i sama Action Française, czasopismo, zostało obłożone ekskomuniką przez Piusa XI, de Grel ostentacyjnie przestał czytywać pisma Maurrasa i Action Française. I jak twierdzą jego biografowie, tu się zaczyna problem dopiero, kiedy przestał czytać na żądanie papieskie, dlatego że nie mogąc czytać Maurrasa, zaczął czytać Polityka nacjonalistycznego, który nie został potem przez Kościół, a z którym był w stanie sobie czytać ze względów językowych, to znaczy w języku włoskim zaczął czytać teksty Benito Mussoliniego. I Benito Mussolini zaczyna być czempionem katolicyzmu, co było tyle proste, że Włochy zawarły w 1929 roku traktat laterański, prawda, z państwem faszystowskim, więc Benito Mussolini nie był nacenzurowany. I rozpoczyna się, bym powiedział, taki proces łączenia w jedno ideologii faszystowskiej Mussoliniego z radykalnym katolicyzmem. Ja myślę, że Mussolini sam to by się bardzo zdziwił, że to można połączyć, tak? Ale de Grel dokonuje takiej symbiozy. W pismach wydawanych przez de Grela i w jego różnych artykułach pojawia się masa cytatów z Mussoliniego. Są nawet takie w reksie, nazwijmy to, wypisy cytatów Mussoliniego, prawda, tłumaczonych na język francuski. Także to świadczy o zainteresowaniu tym nurtem. Przy czym jest to nurt, degrelizm, można powiedzieć, czy reksizm, mieści się w nurcie tak zwanego, nurcie katolickim, tak zwanej rewolucji narodowej, prawda? Dlatego że jest to cały czas jakaś wizja poszukiwania państwa katolickiego, równocześnie będącego, no, państwem, tak jak wtedy to określano, totalnym, czego nie należy jednoznacznie kojarzyć z totalitarnym, ponieważ wtedy jeszcze tych pojęć nie było. Słowo totalitaryzm to są lata 50., czyli znacznie późniejszy. Wcześniej słowo totalitarny używał również Kościół katolicki w znaczeniu pozytywnym, jako państwo monoideowe, nieliberalne, niepluralistyczne światopoglądowo. I tam się taka wizja właśnie pojawia, czyli coś w rodzaju takiego, no, faszyzmu katolickiego, czy coś faszyzującego katolicko. Równocześnie tej koncepcji początkowo towarzyszyła duża niechęć do narodowego socjalizmu Adolfa Hitlera. Hitler został słusznie prześwietlony przez de Grela jako ateista i osoba radykalnie przeciwna katolicyzmowi. Słuszne zresztą przekonanie. Jako rasista, czego de Grel również nie podzielał tego poglądu. No i wreszcie jako polityk już zagrażający samej Belgii, dlatego że mało kto o tym w Polsce pamięta, że Belgia miała w tym czasie głęboki spór terytorialny z III Rzeszą, czy właściwie najpierw z Niemcami, a potem z III Rzeszą, o dwa miasta, Eupen i Malmedy, czy jakbyśmy chcieli po francusku przeczytać Eupen i Malmedy. To były miasta na pograniczu belgijsko-niemieckim, zamieszkały w większości przez ludność niemieckojęzyczną, identyfikowane
identyfikującą się jako Niemcy, a które znajdowały się na terenie Belgii i tutaj państwa zwycięskiej Entente bardzo dbały o tym, żeby znajdowały się na terenie Belgii, ponieważ znajdowały się tam forty, silnie umocnione pozycje. To były miasta znajdujące się na wzgórzach i ewentualne przynależność tych miast do Niemiec, czy potem do III Rzeszy pozwalało z tych wzgórz rozwinąć ofensywę w kierunku Belgii, a później na Francję. Dlatego Eupen i Malmedy były przyłączone do Belgii, chociaż były to miasta praktycznie całkowicie niemieckojęzyczne. I de Grel po pierwsze obawiał się niemieckiego rewizjonizmu granicznego. To jest raz. Po drugie również obawiał się niemieckiego ekspansjonizmu, dlatego że w I wojnie światowej, pamiętajmy, atakując Francję, Niemcy przeszli przez Belgię i tutaj pojawiała się ta sama obawa, że w razie wojny francusko-niemieckiej również Belgia stanie się terenem bitwy. Więc początkowo Rex jest ruchem radykalnie prowłoskim, profaszystowskim i równie radykalnie i niechętnie w stosunku do Hitlera. Zresztą sam de Grel spotyka się zarówno z Hitlerem w wczesnych etapach swojej działalności, jak i z Mussolinim. O ile Hitler zrobił na nim fatalne wrażenie, o tyle Mussolini bardzo dobre. Jeszcze, że tak powiem, od Mussoliniego dostawał pieniądze na działalność wydawniczą. Również się uważa, ale ponieważ archiwa Watykanu są zamknięte po dzień dzisiejszy, więc nie można tego stwierdzić, że prawdopodobnie kiedy episkopat belgijski naciskał na papieża, żeby potępić de Grela i ruch reksistowski, prawdopodobnie w tym samym czasie Mussolini naciskał na tegoż samego Piusa XI, żeby tego nie czynić, ale to są przypuszczenia historyków, ponieważ dokumenty watykańskie, archiwa w tej kwestii po dzień dzisiejszy są zamknięte. No to dość ciekawy wątek, no biorąc pod uwagę, że w sprawie wspomnianego już wcześniej Morasa też tam różni ludzie naciskali i akurat ich naciski odniosły skutek. I to taki no już dogłębny, chociaż potępienie Morasa zostało odwołane w 1939, ale było już za późno. Wtedy Benito Mussolini nie był w stanie naciskać w obronie Charlesa Morasa z bardzo prostego powodu. Traktaty laterańskie to jest rok 29, a potępienie Charlesa Morasa 26. W tym czasie stosunki pomiędzy Rzymem faszystowskim i Rzymem katolickim były jeszcze chłodne. A tutaj próba potępienia de Grela to jest połowa lat 30., kiedy można powiedzieć katolicy włoscy i w ogóle we Włoszech jest okres wśród katolików, również duchowieństwa, no pewnego takiego aplauzu dla Benito Mussoliniego właśnie po traktatach laterańskich i to być, powiem tak, nie jesteśmy w stanie tego dokładnie stwierdzić, no bo Watykan bardzo niechętnie swoje archiwa odkrywa, jak wiadomo po dzień dzisiejszy archiwów związanych ze sprawą Morasa też nie odkrył, więc tych również te również są dla nas tajne, są tylko takie przypuszczenia pośród historyków dotyczących właśnie interwencji w sprawie de Grela przez Benito Mussoliniego. Nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. No to przejdźmy do okresu wojennego. W 1939 już Rex nie odnosi tak wielkiego sukcesu w parlamencie. No a w roku 1940, jak wiadomo, w maju dochodzi do inwazji niemieckiej na Belgię. De Grel zostaje aresztowany mimo immunitetu parlamentarnego i zostaje w ogóle przekazany Francuzom. To jest też ciekawe. No, długo to nie trwa i zaczyna się ten okres, no właśnie kiedy jest kolaborantem, ale jeszcze nie założył munduru SS. To jest jeszcze ten czas, kiedy podejmuje próby kolaboracji politycznej, takiej jak omawiany przez nas w poprzednim odcinku Quisling. Tu w ogóle warto wspomnieć, bo żeśmy się nad tym jeszcze nie zdążyli jakby do tego dojść, bo ja się rozgadałem, może dlatego. W każdym razie w 1936 roku de Grel i jego partia odnoszą wielki sukces, zdobywając 12% głosów.
w wyniku czego partia zdobywa 21 mandatów na bodajże 202 w belgijskim parlamencie. Czy de Grel miał szansę dojść do władzy metodą demokratyczną? Nie miał szans. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie właściwie głosy, które dostawał, były od ludności wallońskiej. W części północnej nie dostawał prawie żadnych, prawie zero głosów, także to jest jakby tylko z południa. Ale do tego dochodzą gwałtowne spory z episkopatem wtedy. Tam się w końcu skończyło, tam, że nawet się z jakimś zwolennicy de Grela, z jakimś księdzem pobili, który bronił episkopatu i partii chadeckiej. Także doszło do małych tam skandali również. I w wyniku tego episkopat się odcina, prawda, od de Grela. I w przyspieszonych wyborach z 1937 roku partia degrelistyczna ponosi klęskę, dlatego że z 12% spada do 4 po roku i zdobywa tylko 4 mandaty. I to jest taki moment, w którym ruch reksistowski staje przed bardzo poważnym problemem. Czym jest problem? A mianowicie, utraciwszy poparcie katolików, a przynajmniej poparcie kościoła, za którym jednak dwie trzecie elektoratu poszło, de Grel staje przed bardzo poważnym problemem natury politycznej, organizacyjnej i finansowej. O cóż chodzi? Politycznie, dlatego że nagle został zmarginalizowany z 12 do 4%. Ekonomicznie, dlatego że wraz ze spadkiem poparcia dramatycznie spadło czytelnictwo jego jakby koncernu medialnego, prawda, całego tego reksowego. Także jest to również groźba plajty finansowej. No i wreszcie mamy problem natury, Korwin by powiedział, socjalistycznej. Także o cóż chodzi? Mianowicie w Belgii w tym okresie Belgia miała dość poważne problemy z papierem. Takim bardzo bym powiedział problem trywialny, a mianowicie papier był reglamentowany przez rząd. No i teraz proste jest pytanie. Jeśli mamy takiego de Grela, który prowadzi gwałtowną agitację antyrządową i uważa, że rządzą banksterzy, to jest bardzo popularne słowo, nawet nie wiem, czy przez de Grela nie wymyślone, a w każdym razie spopularyzowane, od którego odciął się bardzo wpływowy politycznie episkopat. Rządzą lewicujący chadecy wchodzący w koalicję z liberałami i socjaldemokratami. I mamy teraz braki w papierze i papier jest reglamentowany przez rząd. No to komu byś zabrał jako pierwszy? Jako pierwszemu? No oczywiście, że de Grelowi. Oczywiście, że de Grelowi. I de Grel stanął nie tylko przed problemem natury, bym powiedział, finansowej, organizacyjnej, ale również przed brakiem papieru. I w tym momencie jego sytuacja zaczyna się robić dramatyczna i wtedy dochodzi do wydarzenia, o którym mało wiemy, a mianowicie w 1936 roku de Grel wyjeżdża do III Rzeszy, spotyka się z Hitlerem, ale to spotkanie, o czym wspominałem, nie zrobiło na nim dobrego wrażenia, bo uznał Hitlera za ateistę i słusznie. Spotyka się również z Himmlerem, które to spotkanie... Niewiele o nim wiemy, ale w moim przekonaniu mogło być ciekawsze, dlatego że jak wiemy, o ile Hitler był niemieckim szowinistą, o tyle Himmler głosił jakiś program pangermański, prawda? Spotyka się również tam z Goebbelsem wtedy i w wyniku tego spotkania, jedyne co o nim wiemy pewnego, tych spotkań, jest to, że de Grel ubił w III Rzeszy bardzo nieładny biznes polityczny, nieładny w stosunku do lojalności do własnej ojczyzny. A mianowicie ogłosił publicznie, że jego partia popiera zorganizowanie plebiscytu w spornych Eupen i Malmedii. No to jest mniej więcej tak, jakby polski polityk ogłosił, że zróbmy plebiscyt jeszcze jeden na Śląsku, bo III Rzesza kwestionuje nasze granice. To jest mniej więcej w ten sposób. Czy też zróbmy na Pomorzu Gdańskim, prawda? Taki plebiscyt. W zamian za to, jak twierdzą historycy, de Grel dostał wsparcie od III Rzeszy w postaci papieru.
Papier ten był Degrelowi nie tyle sprzedawany, co był mu dawany za darmo. Innymi słowy, trzecia Rzesza nie dawała Degrelowi, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, dewiz, dlatego że i tak te dewizy mu nic nie dawały, bo nie było jak kupić papieru, który był reglamentowany, tylko dawała mu papier, na którym drukowano czasopisma degrelistyczne i książki degrelistyczne. Jest to wydarzenie z roku 1936-1937, to się dzieje. Jest to wydarzenie, które całkowicie zmienia percepcję jakby tutaj naszą na ruch degrelistyczny. Ja powiem tak, o ile do tego czasu ruch ten wydaje mi się sympatyczny, antyliberalny, antyparlamentarny i tak dalej, jakby protestujący przeciwko całej tej oligarchii liberalny, jeszcze do dodatków w Belgii pod sztandarami chrześcijaństwa jest Jezusem Chrystusem, to w tym momencie tak naprawdę zaczyna się pojawiać pytanie, czy ruch reksistowski nie staje się ruchem po prostu agenturalnym w stosunku do III Rzeszy. De Grel miał jakby wyjścia dwa. A. Marginalizacja polityczna, na którą trafił, albo no, de facto pełnienie funkcji agenturalnej po części w stosunku do III Rzeszy i De Grel niestety wybrał tą drugą możliwość. I tak naprawdę jego kolaboracja z Niemcami zaczyna się tak mniej więcej w roku 1937. I trzeba to wprost powiedzieć. I dopiero w roku, prasa degrelistyczna natychmiast zmienia kierunek. De Grel staje się wojującym pacyfistą, popiera stanowisko francuskie w kwestii Europy Wschodniej, popiera Monachium całkowicie. Zatkało, zdaje się, De Grela w momencie podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, dlatego że sojusz Hitlera z bolszewizmem wydawał mu się czymś potwornym. No ale w swoich późniejszych książkach, na przykład takiej mojej ulubionej jego książce Hitler na... Moment. Hitler na 1000 lat, czy jakoś tak się to nazywało. Hitler na 1000 lat. Ta książka się ostatnio po polsku ukazała, ja ją po francusku czytałem w wersji oryginalnej. No to tam jest cały czas krytyka państwa polskiego. De Grel domagał się, podobnie jak w Eupen i Malmedy, domagał się plebiscytu na Śląsku i na Pomorzu, plus przyłączenia bez żadnego plebiscytu Gdańska do III Rzeszy. Także De Grel, że tak powiem, przyjmuje już wtedy pozycje jawnie prohitlerowskie. I to powoduje, że kiedy wybucha wojna, mimo że posiada immunitet parlamentarny, zostaje, nie wiem, aresztowany, chyba raczej trzeba by powiedzieć internowany, bo parlamentarzysty niezłapanego na wyroku, prawda, na czynie jakimś, no to można najwyżej interweniować, niezgodnie z prawem. Również niezgodnie z prawem zostaje przekazany Francuzom, w ogóle nie wiadomo dlaczego. Znaczy wiadomo dlaczego, bo armia belgijska się rozpadała i jakby no więźniowie polityczni proniemieccy zostają przekazani wojskom francuskim. I w miejscowości Abbeville dochodzi do skandalicznego wydarzenia, dlatego że francuscy żołnierze eskortujący belgijskich ewentualnych kandydatów na kolaborantów dokonali ich rzezi. Nie pamiętam ilu z nich, ale część z nich została zamordowanych. De Grel akurat nie, ale był świadkiem tego wydarzenia. Tam zdaje się została po prostu ta masakra przerwana przez jakiegoś oficera. I to powoduje jego gwałtowną wrogość do koalicji antyhitlerowskiej. Jakby no, można powiedzieć, siłą faktów dokonanych poczuł się kolaborantem hitlerowskim. Zostaje zwolniony z tego internowania na osobisty rozkaz Petena, najprawdopodobniej wymuszony zresztą przez III Rzeszę, i wraca do Belgii, gdzie rozpoczyna, prawda, gdzie rozpoczyna działalność kolaboracyjną, ale ma problem. Ma problem, dokładnie ten sam problem, który miał Kiesling. Nie jest traktowany poważnie, ponieważ wszyscy wiedzieli, że posiada nikłe zaplecze polityczne i społeczne we własnym kraju.
Stąd jest właśnie, ponieważ jakby kolaboracja polityczna, Trzecia Rzesza nie jest nią specjalnie zainteresowana, stąd jest właśnie ta decyzja, aby wstąpić do, utworzyć w lipcu 1941 roku Legion Walloński w ramach Wehrmachtu, który tam potem zostanie przyłączony do Waffen-SS, gdzie de Grel wstępuje jako, z tego co pamiętam, chyba szeregowiec, ponieważ nie miał żadnego chyba przeszkolenia wojskowego. No i rozpoczyna jakby tą całą karierę na froncie wschodnim. No dokładnie, tak było, więc można powiedzieć, z takiego zaciekłego kolaboranta to zrobili z niego ci Francuzi, na to by wychodziło. Znaczy, ja powiem tak, tu nie jesteśmy w stanie tego jednoznacznie powiedzieć, bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakby się zachował de Grel, gdyby nie wydarzenia w Abbeville, ale w każdym razie wrócił już jako kolaborant zdecydowany. Czy był gotowy na kolaborację w kraju okupowanego wcześniej, tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, i czy byłby gotowy, trudno nam jest to powiedzieć. No to teraz ten okres w SS to jest chyba najbardziej przez wszystkich omawiany i najbardziej znany okres funkcjonowania de Grela, no bo potem wydał wspomnienia płonące dusze po dziś, przez niektórych chętnie czytany, przez innych ta książka jest, tak powiedzmy, by wyklęta. No ale jak to było z tym jego funkcjonowaniem na froncie, bo to nie jest tak, że od 41 do 45 on cały czas jest na froncie, bynajmniej chyba tak nie jest. I paradoksalnie chyba, natomiast ta legenda żołnierza frontowego to mu pomaga umocnić w pewnej mierze pozycję. No tak, ja powiem szczerze, nigdy się nie wczytałem w tego pisma frontowe, wojenne, dlatego że to są przede wszystkim pisma dotyczące jakby wspomnień frontowych, a mniej polityczne. Zwykle de Grelem się fascynują właśnie ci, którzy te pisma czytają, doceniając go trochę taki, można powiedzieć, Ernst Inger belgijski, prawda, tylko z II wojny światowej. No i tutaj powiem tak. Czy był dobrym żołnierzem, to ja się tam nie wypowiem, bo się na tym nie znam. Mogę powiedzieć tak, na pewno udało mu się stworzyć taką autolegendę, prawda, swoją wypromować już po wojnie jako ideowego rycerza walczącego w ramach tego Legionu Walońskiego, a potem od 1943 roku jako żołnierza Waffen-SS przeciwko komunizmowi, bolszewizmowi, azjatyzmowi i tak dalej. To jest taka legenda wtedy, prawda? On sam tą legendę jakby po wojnie stworzył. Zresztą po wojnie, ja powiem szczerze, jak się patrzy na jego zdjęcia powojenne, które on publikuje w swoich książkach, to cały czas publikuje te zdjęcia w mundurach SS, prawda, i tak dalej. I tak odnosić można wrażenie, że tych mundurów z frontu to przywiózł 20 i wparadował w nich do końca życia. Ja myślę, że sobie po prostu przywiózł jeden, który miał na sobie, a resztę to sobie szył na wzór, można powiedzieć, w późniejszych latach, bo żyje aż do roku, żebym się nie pomylił, roku 1994 w Hiszpanii. I stworzył jakby tą swoją legendę. Ja bym powiedział tak, po co de Grel wstąpił założył ten Legion Walloński? Można oczywiście wierzyć samemu de Grelowi ze przyczyn czysto idealistycznych. Sam de Grel pisze o tym, że był przekonany w 1941 roku, że w 1941, że Trzecia Rzesza wygra wojnę. Zresztą nie on jeden. Również marszałek Petain i jego otoczenie było przekonane o tym, że Trzecia Rzesza wygra wojnę. Po tym jak Francja nagle w ciągu 6 tygodni padła, wydawało się wtedy wszystkim, że tam Wielka Brytania, bitwa o Wielką Brytanię będzie po wojnie. No jak wiemy, tak się nie stało. Dla de Grela tym momentem przełomowym był oczywiście rok 41, to znaczy wybuch wojny III Rzeszy ze Związkiem Radzieckim, dlatego że de Grel, jak podobnie wielu innych kolaborantów, nagle zwietrzyło swoją szansę. O cóż chodzi? A mianowicie chodzi o to, że do tej pory Francja, Belgia, Holandia, Dania, Norwegia to po prostu były państwa okupowane przez Trzecią Rzeszę i eksploatowane niemiłosiernie.
I każdy akt kolaboracji wtedy uchodził za zdradę. W momencie, w którym wybuchła wojna nazistowsko-sowiecka, sprawę można było już przedstawić zupełnie inaczej, że to jest spór pomiędzy cywilizacją europejską a bolszewizmem, komunizmem i antykulturą, jakby powiedział jeden zmarły niedawno polski specjalista od marksizmu. I w takiej sytuacji można to było przedstawić jako spór światopoglądowy, cywilizacyjny i tak dalej. De Grel, podobnie jak i inni kolaboranci, z góry uznali, słusznie jak się okazało, że wycieczka Wehrmachtu do Związku Radzieckiego, mimo to, co się Hitlerowi wydawało, to nie będzie taka bułeczka z masełkiem. Przede wszystkim ze względu na obszerność państwa radzieckiego. To znaczy po prostu Blitzkrieg nie uda się w takiej postaci, dlatego że armie czerwone mają się gdzie cofać. Jak wiemy, z powodów błędu Stalina, ona zamiast się cofać, to uwikłały się w kolejne walki, co spowodowało no, ich klęskę. Ale mimo to dalej było się gdzie cofać i nadal było kogo rekrutować do tego wojska. Dlatego też jakby od samego początku, kiedy wybuchł ten konflikt, a szczególnie no, kiedy III Rzesza, Wehrmacht zostały no, zatrzymane pod Moskwą, wszyscy kolaboranci czekali na to, że Hitler zmieni swój projekt polityczny, ulegając naciskom Himmlera, którego wszyscy wiedzieli, że ma inne poglądy. Po uderzeniu niemieckim na Związek Radziecki kolaboranci liczyli na radykalną zmianę polityki, dlatego że przede wszystkim liczyli na to, że spór pomiędzy państwami, czyli pomiędzy Belgią, Norwegią, Danią, Francją czy Holandią, przekształci się w spór cywilizacyjny pomiędzy światem zachodnim i cywilizacją zachodnią, a bolszewizmem. No i kolaboranci zresztą liczyli, że wojna ze Związkiem Radzieckim to nie będzie taki chlebek z masełkiem, dlatego że taktyka Blitzkriegu nie sprawdzi się tak łatwo w kraju, w państwie o tak wielkiej powierzchni jak Związek Radziecki. No rzeczywiście się nie sprawdziła i dlatego też liczyli, że Hitler będzie musiał sięgnąć po rezerwy ludzkie, które w tych krajach kolaboracyjnych na Zachodzie są i które będzie można poderwać pod hasłami z jednej strony antykomunizmu, ale z drugiej strony również, i to jest jakby ten element, gdzie myśleli o swoich państwach, no Hitler będzie musiał zaproponować narodom podbitym no, jakieś profity, innymi słowy przekształcić projekt Europy niemieckiej w projekt szerszy, jakiś typu, nie wiem, świata zachodniego, kultury zachodniej, prawda, i tak dalej. Wiemy, że Hitler bardzo był niechętny temu rozwiązaniu osobiście, bo był takim no, wielkoniemieckim, pangermańskim szowinistą, ale zwolennikiem tego rozwiązania był na przykład Heinrich Himmler, który chciał stworzyć jakąś taką no, imperium germańskie, które będzie miało no, możliwość czerpania żołnierzy nie z 80 milionów Niemców, ale ze 120 milionów członków rasy germańskiej. No a sam de Grel liczył na to, że to pójdzie jeszcze dalej i gdzieś tam Niemcy sięgną również po ludność francuskojęzyczną jako rasowo, bym powiedział, wyższą i bliską Niemcom. Także stąd się bierze ten pomysł, prawda, włączenia się nawet początkowo jako szeregowca na wojnę na wschodzie. No i można powiedzieć, no, przekształcenia tej wojny z wojny niemiecko-radzieckiej w wojnę cywilizacji zachodniej z cywilizacją wschodnią. Hitler zresztą przez dłuższy czas był temu projektowi, jakim mamy, bardzo niechętny. To dopiero zmieniła bitwa pod Stalingradem w 1943 roku, kiedy Niemcom zaczęło brakować, mówiąc wprost, rezerw kadrowych. I wtedy jakby ten plan Himmlera został przyjęty. Tylko jest pytanie, czy przyjęty szczerze, czy ten plan rzeczywiście miał być zrealizowany, czy też była to taka, bym powiedział, no, sztandar, pod którym można było zaczerpnąć, wybrać rekruta z krajów okupowanych przeciwko Związkowi Radzieckiemu, a potem po ewentualnie wygranej wojnie odesłać do domu i dziękujemy za współpracę. Badacze, zresztą historycy na podstawie archiwów III Rzeszy twierdzą, że prawdopodobnie była to ta wersja druga,
i że ci kolaboranci, tacy właśnie jak Bazillard we Francji, czy właśnie Léon de Grel w Belgii, mylili się, sądząc, że zostaną uznani za równych. No tutaj de Grel no, sam siebie pocieszał, prawda, tym, że tam dostał od Hitlera medale, Hitler go tam w pewnym momencie sam przyjął, miał mu powiedzieć, że w rozmowie w cztery oczy, że gdybym miał syna, chciałbym być taki jak pan, miał mu pożyczyć swoje kapcie, bo de Grel przyjechał z frontu, prawda, w buciorach wojskowych, więc mu Hitler podobno swoje kapcie pożyczył i tak dalej. Na ile tego jest prawdy, to tego nie wiemy. Być może de Grel sobie to koloryzował. Na pewno, tu twierdzą badacze jednoznacznie, podkoloryzowana jest rozmowa, w której Hitler miał mu powiedzieć, że chciałbym, gdybym miał syna, żeby był taki jak pan. Z bardzo prostego powodu. W gabinecie Hitlera znajdował się Hitler Adolf, de Grel Leon. Dwie osoby bez tłumacza. Hitler nie znał słowa po niemiecku, de Grel nie znał słowa po... znaczy Hitler nie znał słowa po francusku, de Grel nie znał słowa po niemiecku. Ani jeden, ani drugi nie mówili żadnym takim językiem, żeby znali go obydwaj. Więc skąd de Grel wie, że Hitler mu powiedział, że gdybym miał syna, to chciałbym być, żeby był taki jak pan, to tego nie potrafię powiedzieć. W te kapcie wierzę bardziej, no bo jak zobaczył w butach, mógł mu pokazać kapcie i z pytaniem, prawda, czy chcesz kapcie, nie? Pokazać. Ale ja powiem tak, no jest taka legenda, którą sam de Grel stworzył, prawda, że Hitler mu to powiedział. Legenda była mu potrzebna dla jednej ważnej rzeczy. A mianowicie, kiedy po II wojnie światowej został skazany na śmierć przez sąd belgijski za kolaborację, to wtedy przedstawiał się jako nie kolaborant Hitlera, tylko jako partner polityczny Hitlera. W moim przekonaniu potencjał polityczno-militarny Legionu Wallońskiego no nie za bardzo pozwalał, prawda, uznawać, że jest to równy partner Hitlera. De Grel takim partnerem z pewnością nie był, ale taką legendę sobie stworzył, bo w ten sposób jakby legitymizował swoje działania i mówiąc w ten sposób, no dobrze, mówicie, że jestem zdrajcą. Okej, bo Niemcy przegrały. Ale jakby Niemcy wygrały, to dzięki mnie Belgia byłaby członem równoprawnym Federacji jakiejś Europejskiej pod wodzą III Rzeszy i Hitlera. I tylko dlatego, że Hitler przegrał, to teraz wieszacie na mnie psy, bo gdyby wygrał, to byście mi byli wdzięczni za to, że nie zostaliście wysłani do obozów koncentracyjnych, tylko macie obywatelstwo, prawda, nowego państwa europejskiego ze stolicą w Berlinie. Takie mniej więcej było to rozumowanie de Grela. No to w takim razie już ta końcówka, bo ten materiał strasznie nam się długi zrobił, no ale to ciekawa postać w sumie. Ten ostatni okres, bo de Grel w 1945 odleciał z Norwegii, notabene, do Hiszpanii i tam, prawda, już całe życie pozostał do 1994 roku. No jest jeszcze ta jego działalność powojenna, gdzie stwierdza, że był hitlerowcem, ciągle nim jest i pozostanie do śmierci. List do Jana Pawła II, żeby nie odwiedzał Auschwitz i tak dalej, i tak dalej. No również te wątki polskie tam nie są zbyt miłe dla nas. Tak, ja bym powiedział w ten sposób. De Grel sam o sobie pisał, i to jest prawda, że był właściwie jedynym przywódcą faszystowskim, który przeżył wojnę europejskim. Rzeczywiście tak jest. No tak jak wspomniałeś, udało mu się z kapitulującej III Rzeszy uciec do Danii, stamtąd do Norwegii, a stamtąd Heinklem H-111 na oparach paliwa dolecieć do San Sebastian bodajże w północnej Hiszpanii. I tam żył rzeczywiście w tej Hiszpanii do roku 1994, to zauważmy 49 lat po wojnie jeszcze żył, właściwie pół życia spędził w Hiszpanii na emigracji. Tam był prywatny przedsiębiorcą, bo Hiszpania go nie wydała i dostał, no nie zawaham się powiedzieć, fioła na punkcie III Rzeszy Hitlera, dlatego że cały czas paradował w mundurach hitlerowskich, w mundurach Waffen-SS, w hełmach i tak dalej. Jakby, no, tam się pokazała taka cecha jego, warto zwrócić uwagę na to, że to był straszny narcyz.
O tym wszyscy piszą. I tutaj ta narcystyczna osobowość, narcystyczna osobowość jego wyszła, to znaczy w momencie, w którym wszyscy nie chcieli mieć z III Rzeszą nic wspólnego, on się fotografował wyłącznie w mundurach, hajlując, prawda, i tak dalej. Zaczął pisać masowo książki gloryfikujące III Rzeszę. Te książki są w tej chwili w Polsce również no, prześladowane gdzieś tam przez sądy, księgarnie usuwają. On tych książek sporo różnych napisał. Ja te książki mam w języku francuskim i hiszpańskim. Ja sobie po prostu, będąc w Berlinie, w bibliotece poskanowałem. One są pełne zdjęć właśnie w mundurach, na defiladach, prawda, Waffen-SS i tak dalej. On dostał jakiegoś swojego rodzaju, no bym powiedział, obsesji na tym punkcie. Nawet próbował go Mossad porwać i osądzić jako zbrodniarza wojennego. Sam zresztą w De Grelle, gloryfikując III Rzeszę i swój udział w walkach na froncie wschodnim w Waffen-SS, nigdy nie gloryfikował Holokaustu. To warto podkreślić. Twierdził, że był żołnierzem frontowym i o niczym nie wiedział. Czy wiedział, czy nie wiedział, ja tego nie potrafię powiedzieć. I tego chyba nikt nie potrafi powiedzieć, czy żołnierz frontowy w stopniu pułkownika, więc nie najwyższym, ale równocześnie mające koneksje jakieś tam polityczne i tak dalej, czy mógł wiedzieć o tym, co się tam dzieje. Nie potrafię tego powiedzieć. Znaczy powiem tak, mógł wiedzieć, ale czy wiedział, nie jesteśmy w stanie tego określić. Ja zresztą powiem szczerze, uważam, że nawet gdyby wiedział, to by nie zmieniło jego postawy. Była to postawa, on całkowicie przyjął linię narodowego socjalizmu i linię niemiecką, głosząc, że wyzwolenie Belgii to była okupacja amerykańsko-banksterska, prawda? I że przyszłością jedyną Europy był Adolf Hitler i jaka straszna szkoda, że Adolf Hitler przegrał wojnę, prawda? I tak dalej. Także no, w stosunku do Polski, no to właśnie to, co tam czytałem z tej książki Hitler na tysiąclecie, tam są całe fragmenty antypolskie, gdzie on się nabija z kampanii wrześniowej, z państwa sezonowego. Przyjął całą, bym powiedział, hitlerowską narrację dotyczącą Polski. Jest to ciekawe, bo w 1939 roku, kiedy doszło do napaści na Polskę i paktu Ribbentrop-Mołotow, to w ogóle tego nie komentował, bo był tym wstrząśnięty i przerażony jako katolik. Ja bym powiedział tak, generalnie moje przekonanie jest takie, że w tym momencie, już po wojnie i w czasie tej służby w Waffen-SS, jego katolicyzm, przedwojenne idee poszły zupełnie w kąt. On się po prostu zafascynował i zakochał Hitlerem. Chciał być takim małym Hitlerkiem, Führerkiem, prawda, belgijskim. Jemu się to nie udało. Po wojnie w tej Hiszpanii, zamiast jakby no, się przyznać do tego, że popełnił błąd, poszedł w zaparte, prawda. I również w kwestii Holokaustu, tutaj, prawda, ten jego słynny 12-stronicowy list do Jana Pawła II, prawda, żeby ten nie jechał do Oświęcimia i przypadkiem nie wspominał nic o pomordowanych tam Żydach i tak dalej. Także jest to postać, bym powiedział, po II wojnie światowej z polskiego punktu widzenia i takiego ludzkiego, etycznego, całkowicie obrzydliwa. Jedyne, co jest jakby tutaj na plus, można powiedzieć, no to jakby te książki, które dla badacza myśli politycznej kuriozalne, stanowią ciekawy materiał, w Polsce zresztą słabo wyeksploatowany, powiedzmy sobie szczerze, właśnie jakby no tej późnej fascynacji Hitlerem, bo to jest taka ciekawa rzecz. Po 1945 roku, kiedy wszyscy, którzy współpracowali z Hitlerem, to przyjęli za stanowisko takie, albo takie były rozkazy, albo nie wiedziałem, albo prawda tego, ale teraz się nie utożsamiam, gdybym wiedział, prawda, i tak dalej. Nikt nigdy go nie popierał i tak dalej. Jeden jedyny De Grelle jakby tu się z tego wyłamywał, prawda, i z dumą i chwałą, tak, byłem hitlerowcem, jestem hitlerowcem i będę hitlerowcem, no dlatego też no postać bym powiedział, no która, ja powiem tak, nie wiem jak, czy można być Polakiem i zachwycać się De Grellem, w ten sposób to powiem, szczególnie będąc Polakiem. Zresztą też jego oddziały tutaj toczyły, ten Legion Walloński już w składzie Waffen-SS toczył też oddziały na Pomorzu, prawda. Kiedyś zresztą znalazłem taką opowieść, że żołnierze, nie pamiętam, pierwszej czy drugiej Armii Wojska Polskiego wzięli do niewoli jakąś grupę degrelistów,
No i ci degreliści nie umieli słowa po niemiecku. Kiedy się okazało, oficer się zorientował, że to są, myślał, że Francuzi, ale ponieważ znał francuski, zaczął z nimi rozmawiać, się zorientował, że Belgowie, trochę nie wiedział, jak się zachować w stosunku do Belgów, bo się nie spodziewał takowych na froncie wziętych do niewoli. Poradził im, żeby lepiej udawali niemowy niemieckie, dlatego że jak się odezwą po francusku, to żołnierze radzieccy wcale ich nie odprowadzą na Syberię, tylko ich rozstrzelają pod pierwszym płotem jako kolaborantów niemieckich. Więc lepiej, żeby już udawali Niemców i pojechali na Syberię, bo tam przynajmniej przeżyją nic nie mówiąc. Myślę, że to dosyć trafne było, bo rzeczywiście no, jedynym właściwie państwem, które ich uznawało po wojnie i szanowało, co ciekawe, była Republika Federalna Niemiec. Ostatnio taka sprawa wybuchła, że ostatni degreliści, tam kilkuset, dostaje coś tam chyba około 1000 euro emerytur, dlatego że Republika Federalna Niemiec, a potem Zjednoczone Niemcy stanęły na stanowisku, że ponieważ służyli w Waffen-SS i byli żołnierzami niemieckimi, co ciekawe, Niemcy uznali ich za żołnierzy niemieckich, a nie za belgijskich, to w takiej sytuacji, podobnie jak wszystkim żołnierzom niemieckim, przysługuje im emerytura niemiecka i tą emeryturę dostawali. Tam ostatnio w Belgii była wielka afera i chciano im cofnąć emerytury belgijskie, no bo się nagle okazało, że byli żołnierze Waffen-SS walońscy dostają zarówno emeryturę belgijską za pracę w Belgii, jak i emeryturę niemiecką, czyli dostają dwa razy wyższą emeryturę niż zwykli emeryci belgijscy. Się okazało, że co miesiąc 1000 euro przychodziło na konto. To na koniec właśnie a propos tej ostatniej refleksji, że no jak można być Polakiem i zachwycać się Degrelem, ale czy można oddzielić powiedzmy tego Degrela przedwojennego od Degrela wojennego i powojennego, czyli tego ten Christus Rex wczesny od właśnie tego kolaboranta, którym się staje w roku 40, czy też nie można oddzielić? Czyli odpowiadając na pytanie, czym wolno się zachwycać jako Polakowi koledze Laseckiemu, stwierdzę w ten sposób. Ja myślę, że de Grel, ten do roku 37, to jest typowy europejski zwolennik tak zwanego narodowego radykalizmu i rewolucji narodowej. Tak jak, nie wiem, José Antonio, Primo de Rivera w Hiszpanii, tak jak, nie wiem, Bolesław Piasecki w Polsce. No, powiedział ruch normalny prawicowej katolickiej młodzieży zradykalizowanej politycznie i społecznie. I to jest, że tak powiem, jeden z wielu takich, jak byli, to bym powiedział, nic szokującego przed wojną. De Grel zmienia radykalnie poglądy w 1937, kiedy staje się niemieckim agentem de facto i w tym momencie to już wywołuje moją pogardę, a jego potem już zachwyt dla III Rzeszy, to moim zdaniem to już jest dla psychiatry rozmowa, prawda, szczególnie ten powojenny, no, wychodzą z niego cechy charakteriologiczne, fatalne właśnie w postaci tego no, narcyzmu strasznego, tej manii robienia sobie zdjęć z tym takim charakterystycznym dla niego uśmieszkiem, prawda, w mundurkach Waffen-SS i tak dalej, zresztą uśmieszek, który podobno wzbudzał wielką zachwyt u kobiet, bo on był strasznym kobieciarzem i kobiety podobno właśnie uważały, że jest niezwykle przystojny. No. Także to ja się tam nie znam, bo facet jestem, także się na ten temat nie wypowiadam, ale w każdym razie tak wygląda jego życie. Ja myślę, że ono ma tak naprawdę trzy etapy, czyli ten etap narodowo-radykalny, normalny, nazwijmy to, można się z tym zgadzać politycznie lub nie, ale nic strasznego. Ten etap potem no, de facto już szpiega III Rzeszy, 37-40, no i potem mamy etap kolaboracji, żeby nie powiedzieć potem wprost zachwytów nad III Rzeszą, który jest dla mnie kompletnie nie do przyjęcia. To myślę, że tutaj zakończymy, bo nam się zrobił strasznie, strasznie długi ten materiał po prostu. To jest postać, która miała życiorys taki, że można obdzielić by kilka innych osób, prawda? No. I dlatego ten materiał nam się zrobił taki długi. No tak, no ale to już myślę, że możemy zakończyć. Moim i Państwa gościem był profesor Adam Wieromski. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu za uwagę. Polecam Państwa uwadze zostawianie łapek w górę, subskrypcji, komentarzy, także wsparcie naszego kanału finansowo. Także zachęcam do odwiedzenia kącika księgarskiego, który jest w linku pod filmem, a tam są książki również naszego gościa.
I do zobaczenia w kolejnym odcinku naszej serii, w którym pochylimy się nad rzeczą nieoczywistą. Okupacją Danii, która, jak wiadomo, skapitulowała bohatersko po kilku godzinach i jak to tam wyglądało między 40 a 45, no to już w kolejnym programie. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.